Wydaje mi się, że w miarę, na tyle, na ile potrafiłem uprościć, ułożyłem taką opowieść o tych liczbach rzeczywistych. Co, skąd i dlaczego. No, naturalnie w matematyce, która jeszcze wtedy matematyką nie była, w historii ludzkości pojawiły się liczby całkowite. Najmniejszą liczbą całkowitą jest jaka liczba, Aniu, jak sądzisz? 1. Okay. Następna, pani Małgosiu? 2. Następna? Panie Macieju? 4. I tak dalej. Zauważamy pewną prawidłowość, prawda? Każda kolejna liczba całkowita powstaje przez dodanie jedności do liczby poprzedniej. Czyli ja mogę powiedzieć, że tak naprawdę liczby całkowite to są kolejne zapisy wielości jedynek, prawda? Tu mam 1, tu mam 1 plus 1, tu mam 1 plus 1 plus 1. To nasza trójka, czwórka, no 1 plus 1 plus 1 plus 1 i tak dalej. Stąd pytanie, czy liczb całkowitych dodatnich jest skończenie wiele, czy nieskończenie wiele? Pani Aniu. Nieskończenie wiele, prawda? Bo gdyby ktoś się uparł, że zna największą liczbę całkowitą dodatnią, mógłby to być na przykład Chuck Norris, prawda? Znamy tę serię dowcipów, co Chuck Norris potrafi zrobić, to wtedy zawsze możemy mu zaprzeczyć. Nieprawda. Nie, to nie jest największa liczba całkowita, bo ja dodam tylko jedynkę i już otrzymałem kolejną liczbę większą. Podział na kolejne zbiory, czy stworzenie nowych, kolejnych zbiorów liczbowych wyniknął z pewnych względów praktycznych. Zastanówmy się, czy operacja porównywania liczb całkowitych dodatnich ze sobą poprzez dodawanie jest operacją zawsze wykonalną? Pani Małgosiu. Wykonalną. Co to znaczy? Że jak ja wezmę jedną liczbę całkowitą dodatnią, na przykład 2, dodam do niej inną liczbę całkowitą dodatnią, to wynik takiej operacji też musi być liczbą całkowitą dodatnią. Stąd powtórzę, tak, operacja dodawania jest zawsze operacją wykonalną w zbiorze liczb całkowitych dodatnich. Pytanie następne do pani Ani. Czy operacja mnożenia będzie zawsze operacją wykonalną w zbiorze liczb całkowitych dodatnich? Tak, dlaczego? Jak to się stało, że w ogóle ludzkość wymyśliła mnożenie? No znowu powrócę tutaj do tej kategorii lenistwa w granicach zdrowego rozsądku. Mnożenie wynaleziono właśnie z lenistwa. Popatrzcie, jeżeli ja będę miał do siebie dodać tyle dwójek. Panie Macieju, jaki będzie ten wynik? Sprawdzę, dobra. Ile? No zaskoczył mnie pan trochę. A myślałem, że niewiele rzeczy mnie już zaskoczy. 10, okej. Ale to być może emocje, prawda? Słuchajcie, mnie też jest troszeczkę trudno, bo audytorium jest spore, ryzykuję własną skórę gdzieś tam, prawda? Dorobiłem się jakiejś dobrej opinii i nagle mogę popłynąć na tych zajęciach i rybka, skończy się zabawa, tak? Z matematyką i mówieniem o sobie, że jestem najlepszym na świecie nauczycielem ułamków prowincjonalnych. Mamy 10. Ja kiedyś próbowałem przez ciekawość dodać sobie 100 dwójek. Zapis tego po pierwsze był olbrzymi, a przy 37 już się pomyliłem, musiałem zacząć liczyć od nowa. To właśnie w taki sposób najprawdopodobniej ludzkość wynalazła mnożenie. Szybko ktoś zauważył, że elementem stale dodawanym tutaj jest liczba 2. Wystarczy umówić się, że wstawię znowu tą moją kropkę lenistwa, zliczę stale dodawane elementy i umówimy się, że to jest jedno i to samo. 5 razy 2 daje mi 10. To właśnie w taki sposób, najprawdopodobniej, ja o tym jestem przekonany, chociaż nie potrafię tego udowodnić, w taki sposób ludzkość wynalazła działanie mnożenia, tą operację mnożenia. Możemy więc powiedzieć, że mnożenie to taki specyficzny zapis dodawania, prawda? Skoro więc operacja dodawania jest zawsze wykonalna w zbiorze liczb całkowitych dodatnich, to tak samo musi być operacja mnożenia, zawsze operacją wykonalną. Pytanie następne, teraz był pan Maciej, no to pani Ania. Czy operacja potęgowania będzie zawsze operacją wykonalną w zbiorze liczb całkowitych dodatnich? Tak. Bo przez analogię, czyli przez podobieństwo do poprzedniego rozumowania, my możemy sobie powiedzieć, że
w mnożeniu tych dwójek. Pani Małgosiu, zmierzmy się z tym działaniem. Ile to będzie? 32. Oczywiście. Natomiast gdybym ja chciał 100 dwójek przez siebie wymnożyć, prawda? No strasznie dużo miejsca by to zajęło. Teraz wyobraźcie sobie w przeszłości, gdzie tam pisano na jakichś tabliczkach woskowych, prawda? Tymi rysikami. No zapis 100 dwójek w mnożeniu to jakaś katastrofa. O wiele prościej było się umówić. Znowu zauważyć, że elementem stale tutaj wymnażanym to liczba 2. No nasza kropka lenistwa już jest zajęta przez mnożenie, więc umówiono się, że liczbę tych czynników z mnożenia będziemy zapisywali u góry. Ten zapis nazywamy potęgowaniem i że to będzie jedno i to samo, czyli liczba 32. Jest to taki leniwy, bardziej skrócony zapis mnożenia, czyli dodawania. Zgoda? Skoro więc operacja dodawania jest zawsze operacją wykonalną, również operacja mnożenia jest zawsze operacją wykonalną w zbiorze liczb całkowitych dodatnich, to będzie tak samo w przypadku potęgowania. A co w sytuacji porównywania ze sobą liczb całkowitych dodatnich przez odejmowanie? Panie Macieju, czy taka operacja będzie zawsze wykonalna w zbiorze liczb całkowitych dodatnich? Jak pan sądzi? To uczmy się walki. Spróbujmy strzelić. Myśli pan, że tak? A panie się zgadzają? No kobiety zawsze są kłótliwe, prawda? Więc... Zauważyłem. A? No właśnie, bo przyjrzyjmy się. Jeżeli ja przez odejmowanie porównam ze sobą w specjalny sposób liczby całkowite dodatnie, oto od liczby większej będę odejmował liczbę mniejszą, to rzeczywiście ta operacja będzie operacją wykonalną. Pierwsze schody, mówiąc kolokwialnie, pojawiają się w momencie, gdy ja mam porównać ze sobą dwie identyczne liczby przez odejmowanie. Wynikiem takiego działania jest liczba 0, która nie należy do zbioru liczb całkowitych dodatnich. To właśnie z tego powodu część matematyków powołała do życia taki byt matematyczny jak liczby naturalne. Zetknęliście się z nimi, prawda? Czym się będą różniły liczby naturalne od liczb całkowitych dodatnich? Nie. Słuchajcie, no skoro całkowite dodatnie zaczynają się 1, 2, 3, 4 i tam gdzieś do nieskończoności, prawda? To liczby naturalne tym się różnią od liczb całkowitych dodatnich, że część matematyków, podkreślam część, żeby mnie nie ukrzyżowali, uważa, że liczba 0 zalicza się do liczb naturalnych. To właśnie z tego powodu możemy powołać do życia nowy zbiór liczbowy, który się będzie składał ze wszystkich liczb całkowitych dodatnich plus element 0. Jeżeli my dodamy do tego zbioru liczb całkowitych dodatnich element 0, to otrzymamy zbiór liczb naturalnych. Po co powoływać ten zbiór liczb naturalnych do życia? No po to, żeby móc zawsze porównać ze sobą dwie identyczne liczby całkowite dodatnie przez odejmowanie. Ale czy sam zbiór liczb naturalnych wystarczy nam do tego, ażeby operacja odejmowania była zawsze operacją wykonalną? Nie, prawda? To jest ten przypadek, o którym wspominała pani Ania, że oto, jeżeli ja będę chciał porównać ze sobą dwie liczby całkowite dodatnie przez odejmowanie w taki sposób, że mniejszą liczbę przez odejmowanie porównuję z większą od niej, to wynikiem tej operacji jest liczba minus 1, która nie jest po pierwsze ani całkowita dodatnia, ani naturalna. To po to, ażeby właśnie operacja porównywania liczb ze sobą przez odejmowanie była operacją zawsze wykonalną, powołano do życia nowy zbiór liczbowy, zbiór liczb całkowitych ujemnych. Całkowite ujemne plus liczby naturalne tworzą nam zbiór wszystkich liczb całkowitych. A teraz opowiem wam anegdotę. Matematycy, którzy no, chcą uchodzić za niezwykle precyzyjne umysły, po dzień dzisiejszy nie dogadali się, czy to zero, czy liczby naturalne zaczynają się od zera, czy od jedynki. Oto jest jedna szkoła, na przykład warszawska, ale nie tylko, to dotyczy Polski, również świata. Mówi tak,
Przecież jak to ma być liczba naturalna, to nikt nie chodzi na targ kupić zero ryby, prawda? Druga szkoła odpowiada tak jak ja. Okej, ale jak ktoś sobie obetnie wszystkie 5 palców, to wie, że ma 0 palców, prawda? No i tutaj jest pewien ból. Mnie przekonał taki oto argument. My wiemy, że liczba 0 nie jest ani liczbą całkowitą dodatnią, ani całkowitą ujemną. Czy tu was przekonałem? No bo nie da się powiedzieć, czy to jest dodatnie, czy ujemne. Skoro więc rozpatrujemy zbiór wszystkich liczb całkowitych, to coś z tym, przepraszam, cholernym zerem trzeba zrobić. No skoro nie jest ani całkowite ujemne, ani całkowite dodatnie, to rozsądną rzeczą jest powołanie nowego zbioru liczbowego, właśnie liczb naturalnych, który składałby się z całkowitych dodatnich i zera. I wtedy jak my do naturalnych dodamy wszystkie ujemne, otrzymujemy zbiór wszystkich liczb całkowitych. Nie wiem, czy was przekonałem do swoich racji, możecie się nie zgadzać, ale jakoś musimy te fakty przyjąć do wiadomości i pogodzić się z nimi. Nauka to nie jest taki byt idealny, który odpowiada na wszystkie pytania i nie dopuszcza żadnych wątpliwości. W wielu rzeczach do dzisiaj się matematycy spierają. Ja chcę wam pokazać pewien tok rozumowania, zaproponować pewną formułę patrzenia na matematykę. Być może was namówię do tej formuły, być może skorzystacie z tej oferty tylko częściowo, ale gwarantuję wam, że ułatwi wam to zarówno rozumienie matematyki na jakimś takim przyzwoitym poziomie kultury matematycznej, jak i tą łatwość studiowania. W moim regionie godzina korepetycji dla studentów z matematyki kosztuje 120 zł, więc jak ktoś ma, a przypuszczam, że tu na Wybrzeżu też tak może być ciekawie, więc chociażby po to warto przyswoić sobie te podstawy kultury matematycznej, no bo jak będzie w plecy jeden przedmiot, no to mamy do wyboru. Albo nie zaliczymy roku, albo nas w ogóle wypiszą z uczelni. No, albo rodzice wezmą kredyt spory w banku, prawda, na hipotekę mieszkania, żeby pociecha mogła ten egzamin z matematyki zaliczyć. Dobrze, no to powiedzieliśmy sobie tak. Podsumujmy tą wiedzę. Pani Aniu, jakie operacje będą wykonalne zawsze w zbiorze liczb całkowitych dodatnich? A jaka będzie częściowo operacja wykonalna, pani Małgosiu? No bo dodawanie, mnożenie częściowo, prawda? W jakiej sytuacji, pani Aniu? To odejmowanie będzie operacją wykonalną? No proszę spróbować. Nie pamięta pani. Tak, tu jest problem wielu nauczycieli matematyki, gdy uwaga ucznia czy słuchacza się rozprasza. Prawda, że gdzieś umyka, bo to oznacza, że albo ja ględzę i nikt mnie nie chce słuchać, albo umysł, nie, jeżeli ktoś został przez psychologa zakwalifikowany do normalnej nauki w szkole, czyli okazuje się, że nie ma takiego deficytu intelektualnego jak Forrest Gump, prawda, to oznacza, że ma niewytrenowany umysł w koncentracji. Że ma tą łatwość dekoncentrowania się. Ja bym to porównał do mieszkania w wieżowcu na 10 piętrze i wyłączonej windy. No jak pierwszy raz nam przychodzi z zakupami, prawda, się tam wtaszczyć na to 10 piętro, to na drugi dzień dostajemy zakwaszenia mięśni. Ale po tygodniu, jak nas tak spółdzielnia przećwiczy w tym chodzeniu, to w zasadzie przyzwyczajamy się i nie jest to takie trudne. To też jest do wytrenowania, pani Aniu, i jeżeli tylko ma pani ambicje i chęć podejścia do matury, to można to wytrenować. To okej, pan Maciek nam spróbuje pomóc. Nie? Pytanie przechodzi na panią Anię. Jak się porównuje przez odejmowanie, jakie liczby? Tak. Kiedy jest wykonalne odejmowanie, porównywanie liczb przez odejmowanie? Tak, jeżeli porównujemy większą liczbę z liczbą mniejszą. W momencie, gdy będziemy chcieli porównać przez odejmowanie dwie identyczne liczby, pani Małgosiu, a więc musimy powołać do życia nowy zbiór liczbowy, prawda? Tak, do wszystkich liczb całkowitych dodatnich dodajemy 0 i tworzymy nowy zbiór liczbowy, zbiór liczb naturalnych. Jeżeli będziemy natomiast chcieli porównywać ze sobą
dwie liczby całkowite dodatnie przez odejmowanie w taki sposób, że mniejszą porównujemy z większą, to wtedy musimy znowu powołać kolejny byt liczbowy, jakim są liczby całkowite ujemne. Jeżeli więc do wszystkich naturalnych dodajemy wszystkie całkowite ujemne, otrzymujemy w wyniku tego procesu zbiór wszystkich liczb całkowitych. Tutaj mały surprise. Jak myślicie, jak długo obecne są w matematyce liczby ujemne? Jako taki pełnoprawny byt, który profesorowie akademiccy uznają, że oto wolno się posługiwać liczbami ujemnymi. No, zgaduj. Przepraszam, pani Ani. Jak pani sądzi, pani Małgosiu, ile lat by to było? No to proszę strzelić, no, audio tele. Grzegorz Lato. 100 lat. Pani Ania? Okej. Okay. A pan Maciek jeszcze troszeczkę więcej, tak? Muszę wam powiedzieć, że w granicach 200 lat dopiero uniwersytety uznają liczby ujemne za pełnoprawny byt matematyczny. Tak naprawdę, rzeczywiście, jako pierwsi wprowadzili samą intuicję liczby ujemnej, no ludzie w momencie, kiedy zaczęli sobie pożyczać pieniądze. Brawo, Aniu, uczymy się historii? No, troszeczkę. W zapisie przypuszcza się, że prawdopodobnie zrobili to już Hindusi, natomiast jakieś dowody tego stanu rzeczy matematycy, historycy matematyki doszukują się u bankierów weneckich. W momencie, kiedy rozpoczęły się wielkie wyprawy geograficzne, one wymagały olbrzymich nakładów finansowych, rozwiniętego handlu. Ludzie zaczynali do banków pieniądze wpłacać i wypłacać. Powstał kłopot, jak to zacząć zapisywać. I przyjęto rzeczywiście, że każdą wpłatę zapisuje się ze znakiem plus lub bez żadnego znaczka. Znowuż z lenistwa, prawda? No komu się chce pisać plus dwa? To jest to samo, co dwójka. Natomiast tam, gdzie dochodziło do aktu pożyczenia pieniędzy, ja celowo podkreślam, aktu pożyczenia, oznaczało to pożyczkę z banku. Wracając do pewnej myśli, chciałbym wam podpowiedzieć, wy akurat już kończycie szkołę, więc was to za bardzo nie będzie dotyczyło, ale ja wszystkim moim uczniom opowiadam taką historię. Słuchajcie, jeżeli chcecie nadstawić tyłek do bicia swoim nauczycielom, to róbcie tak, jak niektórzy uczniowie robią. Oto piszą mi tak, 3x minus 2x to się równa 1x, a to się równa x. Od razu dajecie sygnał nauczycielowi, że jestem kompletny leń z tej matmy. Nic nie robię, bo mi się chce pisać 1x. Tej operacji matematycy dokonują w myśli. Wręcz nawet przyjęto taką regułę wytłuszczaną często w podręcznikach, w której się mówi, że jedynka jest elementem neutralnym mnożenia, w związku z czym nie ma potrzeby jej zapisywania. Ale z faktu, że ja tu nie zapisałem jedynki, nie oznacza, że jej nie ma. My sobie ją musimy wyobrazić. To jest właśnie ta poezja matematyki, że jak ja napiszę m, to równie dobrze znaczy jeden razy m. A to jest to samo, co na przykład m do potęgi pierwszej. Ja tą cechę żartobliwie nazywam ta sama baba, ale w innej kietce. Przepraszam panie. Jeżeli panie sprzątają tam jakiś strych, pakamery, piwnice, prawda? No to wiadomo, że jakiś bardziej roboczy strój gdzieś tam umorusane z tego porządkowania. Natomiast za parę godzin mają pójść gdzieś na przyjęcie, więc szybciutko fryzjerka, kosmetyczka, piękna kreacja. Mąż patrzy i nie poznaje własnej żony, prawda? Ta sama baba, ale w innej kietce. I tak nauczcie się patrzeć na matematykę. Jeżeli takie rzeczy widzicie, to ta jedynka tutaj nie jest zapisana z lenistwa, ale to wcale nie oznacza, że jej tam nie ma. My sobie ją musimy wyobrazić. To samo z liczbami ujemnymi. Zobaczcie, zapis minus m tak naprawdę oznacza, że to jest minus 1 razy m albo minus m do potęgi pierwszej. No znowu, ta sama baba, ale w innej kietce. Przepraszam was, dziewczyny, ale... dziewczyny. Tak, dziewczyny.
ja często pracuję z dużo młodszymi dzieciakami i muszę używać takich barwnych sformułowań, żeby im to głębiej zapadało w podświadomość. To stąd takie różne dziwne nazwy, które wymyślam, tam kropki lenistwa, czy ta sama baba, ale w innej kietce, bo oni wtedy doskonale pamiętają. Natomiast jeżeli bym chciał powtarzać to wszystko, co się dzieje oficjalnie w podręcznikach czy w szkole, to w zasadzie no, efekt pewnie byłby o wiele mizerniejszy mojej pracy. Dobrze, to opowiedzieliśmy sobie o wykonalności operacji odejmowania. No to znowu zaczniemy od pani Ani, która podkreśla, że się lubi spierać i być odrębnego zdania, tak? Pani Ani, czy operacja dzielenia będzie zawsze operacją wykonalną w zbiorze liczb całkowitych? Nie. A kiedy będzie? O, pani Małgosiu. No jeżeli ja wezmę liczbę 6, podzielę ją przez 2, to wynikiem tej operacji jest inna liczba całkowita, prawda? Czyli wielokrotnością mianownika, prawda? Tak, bo ja mogę wziąć minus 4, podzielić przez 2. Wynik tego dzielenia to liczba minus 2, prawda? Czyli też liczba całkowita. Ale już w sytuacji takiej, że... Jaką liczbę Paniu otrzymam w wyniku tej operacji dzielenia? Tak, ale czy Pani jest Panią Anią? No tak. No to jaką? 9 podzielę przez 9. W matematyce używamy pojęcia tak zwanego skracania ułamków. 18 dzielone przez 9 to 2. Oto wynik tej operacji to liczba 1/2, o której wiemy, że nie jest liczbą całkowitą. Ani całkowitą dodatnią, ani naturalną, ani całkowitą ujemną. To właśnie ta potrzeba możliwości... Tak, ziewnij sobie, nie przejmuj się. Nie, to naprawdę nie przeszkadza. To właśnie po to, żeby operacja dzielenia liczb całkowitych była zawsze operacją wykonalną, powołano do życia nowy byt liczbowy, jakim jest zbiór liczb rzeczywistych. Oto matematycy zdefiniowali liczbę rzeczywistą jako ułamek typu P przez Q, gdzie P będzie jakąś liczbą całkowitą i Q będzie jakąś liczbą całkowitą. Pani Aniu, podajmy sobie przykład takiego ułamka, czyli takiej liczby wymiernej. 2/3, prawda? Czy liczba 2, pani Małgosiu, należy do zbioru liczb całkowitych? Tak, czy liczba 3, pani Aniu, należy do całkowitych? A więc nasza liczba 2/3 spełnia ten warunek ogólny, ten warunek umowy. Czym jest liczba wymierna? Jest to iloraz dwóch liczb całkowitych przez siebie. Panie Macieju, czy liczba minus 2 przez 7, czy to będzie liczba wymierna? Będzie. Bo minus 2 należy do zbioru liczb całkowitych i liczba 7 też należy do zbioru liczb całkowitych. Pytanie do pani Ani. Czy liczba 2 jest liczbą wymierną? No a odpowiada naszej definicji ułamek typu P przez Q? Tak. A dlaczego? A nie, 2/2 nie, bo to będzie cały tort. 2 przez 1, prawda? Brawo. Dokładnie tak. Ta sama baba, ale w innej kietce. To jest 2 i to jest 2, prawda? Jeżeli ja ogólnie napiszę tu 2 jakieś liczby całkowite, tak? I tu przez całkowitą, to mi się skraca, zostaje mi 2. Czy potrafiłaby pani przedstawić liczbę minus 7 jako iloraz typu P przez Q, ułamek? Pani Małgosiu. Brawo, dokładnie. Mamy liczbę wymierną. Co więc możemy powiedzieć? Że każda liczba całkowita dodatnia, każda liczba naturalna, każda liczba całkowita ujemna jest jednocześnie liczbą wymierną. Natomiast nie każda liczba wymierna jest liczbą całkowitą. My mówimy, matematycy używają takiego swojego żargonu, ale to każda dziedzina życia, prawda, używa swojego żargonu.
Wy, rozmawiając o kosmetykach, muzyce, rapie, czymś tam jeszcze, no też używacie własnego żargonu, który powiedzmy dla mnie, jakiegoś tam starszego pana, będzie zupełnie niezrozumiały i nieprzyswajalny. Więc tak naprawdę problem z rozpoczęciem rozumienia i nauczania matematyki jest zapoznanie się z żargonem setką podstawowych pojęć matematycznych. Jeżeli je przyswoicie i zrozumiecie, na czym one polegają, a każde daje się tak prosto wyjaśnić, nagle okazuje się, że matematyka rzeczywiście jest łatwa. To tutaj bierze się problem. Z moich obserwacji wynika, że w nauce szkolnej tylko 3 przedmioty wymagają znajomości całości wiedzy naraz. Jest to język ojczysty. Trzeba dobrze się wypowiadać, mieć szeroki zasób słownictwa, rozumienia tego słownictwa, żeby pisać ładne wypracowania, dobrze się wypowiadać na lekcjach języka polskiego, prawda? Tego się nie da nauczyć za tydzień czy dwa. To samo z językiem angielskim. Kiedy poznajecie słowo mama, tata tam w pierwszej klasie podstawówki, prawda? To w gimnazjum czy w liceum, robiąc jakieś ćwiczenie, musząc dokonać przełożenia jakiegoś tekstu, czy to z języka polskiego na angielski, czy z powrotem, nikt się nie pyta, że to słówko było w pierwszej klasie podstawówki. Gdybym ja uczył historii i w liceum nakazał porównanie bitwy pod Grunwaldem z bitwą pod Salaminą, jak to się ma do bitwy o Monte Cassino, to by mnie ukrzyżowali, powiedzieli jakiś wariat. Prawda? On chce, żebym ja znał całą historię naraz. A niestety w językach obcych i w matematyce tak jest. Tak jak poznajecie tabliczkę mnożenia tam, nie wiem, niektórzy w klasie pierwszej, niektórzy na studiach, to tak się jej wymaga aż do matury. I nikt do tego nie wraca. I być może tu na tym polega błąd, że za rzadko w szkołach robi się takie powtórki narzędziowe. A w mojej skromnej opinii powinno się to robić raz w miesiącu. Słuchajcie, przypomnijmy sobie wszystkie narzędzia, jakie dotychczas poznaliśmy, matematyczne, prawda? Byłoby łatwiej. Jako Belfer nie ukrywam, stawiałem wybór. Nie umiesz? Co wolisz? Jedynkę czy na jutro 100 razy? No była to jakaś sadystyczna formuła, ale efektywna. Wierzcie mi, że dawało się wyegzekwować. Dobrze, opowiedzieliśmy sobie o dzieleniu, czyli zreasumujmy tą naszą wiedzę jeszcze raz powolutku. Czyli co? Aniu, na początku mamy jakie liczby? Pani Małgosiu, co robię do całkowitych dodatnich? Dodaję element zera. Pani Aniu, jaki zbiór liczbowy otrzymuję? Liczby naturalne. Panie Macieju, jaki jest następny krok w dziejach matematyki? Potrzebujemy liczb ujemnych całkowitych, prawda? Więc jeżeli do zbioru wszystkich liczb naturalnych dodamy wszystkie liczby całkowite ujemne, to otrzymujemy wszystkie liczby całkowite. Pani Aniu, co potem? Typu P przez Q, gdzie P jest jakąś liczbą całkowitą i Q jest liczbą całkowitą, otrzymujemy zbiór wszystkich liczb wymiernych. Do tego, czyli wyczerpaliśmy wszystkie opcje, jeżeli chodzi o działania arytmetyczne, bo potrafimy już każdą liczbę całkowitą, prawda, porównać ze sobą przez dodawanie, mnożenie, potęgowanie, odejmowanie, dzielenie. Pozostała nam jedna operacja odwrotna do potęgowania, a mianowicie pierwiastkowanie. I tutaj dochodzimy do najważniejszego bytu matematycznego, który wam sprawia takie problemy, a szkoła od was tego nie egzekwuje. Do pojęcia tak zwanych liczb pierwszych. Jeżeli tego uczeń nie potrafi wymienić swobodnie liczb pierwszych do 60, to ma bankowo problemy z matematyką i z uczeniem się matematyki. Ten byt poznawaliście w 5 klasie szkoły podstawowej. Teraz zadam pytanie. Czy my wiemy, pani Aniu, co to są liczby pierwsze? Tak, ja żartobliwie te liczby nazywam liczbami egoistkami, bo to są takie liczby całkowite dodatnie, które nie chcą się dzielić. One się dzielą tylko przez jeden i przez samą siebie.
no to chyba wyczerpuje definicję egoisty, tak, w języku potocznym, że on się nie chce dzielić, prawda, ta osoba. Zauważcie, nie użyłem rodzaju żeńskiego, tylko męskiego. No to spróbujmy sobie je wymienić, pani Aniu, i po kolei zaczynamy i ja was nauczę dzisiaj tych liczb pierwszych, a wtedy bardzo łatwo zrozumiecie pierwiastkowanie i uda nam się wspólnie rozwiązać ten przykład z początku zajęć. No to zacznijmy. Jaka będzie pierwsza liczba pierwsza? Dwa. Brawo. Następna, pani Małgosiu? Nie. Cztery jest już liczbą złożoną. Proszę zobaczyć. Czwórka dzieli się przez jeden. Mamy cztery. Czwórka dzieli się przez samą siebie. Mamy jeden. Ale czwórka dodatkowo dzieli się przez dwa. A więc nie spełnia naszej umowy, czym jest liczba pierwsza. Tutaj chwila dygresji. Słuchajcie, w matematyce mamy dwie kategorie ważnych zdań. Definicje i twierdzenia. Teraz to ja jestem mądrala, jak sobie przypomniałem i zgłębiłem historię troszeczkę matematyki, ale dla mnie w szkole średniej to nie było żadnej różnicy między definicją i twierdzeniem. Nie rozumiałem tego. Raz każą definicję, raz twierdzenie, a co to takiego jest? Otóż definicja w matematyce jest to umówienie się, co będziemy rozumieli pod danym pojęciem. Chodzi o to, ażeby Polak matematyk, mówiąc trójkąt, tak jak Chińczyk go usłyszy, czy Amerykanin, trójkąt, to żeby też myślał o tym samym. Jest to takie umówienie się, co pod danym pojęciem będziemy rozumieli. Natomiast twierdzenie jest to pewna prawidłowość zaobserwowana i udowodniona w matematyce. Twierdzenie może być albo w postaci zdania, doskonale wam znanego, na przykład twierdzenia Pitagorasa, prawda? Suma kwadratów zbudowanych na przyprostokątnych dowolnego trójkąta prostokątnego jest równa kwadratowi zbudowanemu, polu kwadratu zbudowanemu naprzeciw prostokątnej. Może też być twierdzenie zanotowane w postaci wzoru. I to są właśnie te narzędzia matematyczne. Ja często moim uczniom opowiadam taką sytuację. Wyobraźcie sobie, że jedziecie samochodem, autostradą, macie zapasowe koło, łapiecie gumę, ale nie macie kluczy. Czy ktokolwiek te zapieczone śruby będzie potrafił palcami odkręcić? No, odpowiedź brzmi oczywiście nie. Żaden Pudzianowski, żaden Schwarzenegger tego nie zrobi, bo potrzebuje przedłużenia ramienia działania siły, żeby tą zapieczoną śrubę samochodową odkręcić. I w gruncie rzeczy zadania z matematyki to jest nic innego, tylko posługiwanie się narzędziami, które stanowią definicje i wzory. Przy czym łatwe zadanie wymaga użycia tylko jednego narzędzia, albo jednego wzoru, albo jednego twierdzenia. Trudniejsze zadanie zwykle wymaga skorzystania z dwóch prawidłowości matematycznych. No już bardzo trudne zadanie wymaga trzech, czterech prawidłowości. Mówię tu oczywiście o tym poziomie podstawowym, do matury. Dlatego podstawowy brak, jaki macie, to brak w narzędziach. Te narzędzia będzie sobie trzeba wszystkie przypomnieć. No ja zacząłem ich wymienianie. Proszę? Trzy. Dobrze, spokojnie, będzie coraz lepiej. A, jeszcze jestem panem profesorem. Kochani, jak udzielałem kiedyś wywiadu w programie pierwszym Polskiego Radia, ja byłem w Warszawie, w Katowicach była pani wiceminister Szumilas. I wyglądało na to, że tak mądrze gadam, że ona zaczęła mnie tytułować profesorem. Jak ktoś chce, może zajrzeć na moją stronę internetową, tam jest ta audycja, gdzie ja tam takim scenicznym szeptem mówię, przecież ja nie jestem profesorem do prowadzącego. A on machnął, to nic, to nic. No więc jak pani wiceminister mnie tak przezwała, no to wszyscy to pochwycili i no już zostałem takim chyba ludowym profesorem. Nie mam tytułu profesorskiego, ale nie powiem, że nie sprawia mi to przyjemności, jak się tak do mnie zwracacie. Dobrze. No właśnie, dochodzimy do tego, ale musimy znać te liczby pierwsze do 61. No to jeszcze raz sobie powtarzamy te liczby pierwsze. Pierwsza liczba pierwsza to 2. 3, brawo. Następna? Ślicznie. 13. Nie. I tu zobaczcie, korzystamy z pewnego ważnego narzędzia matematycznego. Czy
1 razy 5 to ile? 5. 2 razy 5? 3 razy 5? 4 razy 5? Zobaczcie, jak się nam układają wyniki kolejnego mnożenia, a więc tak samo będzie z dzieleniem. Liczba dzieli się przez 5 wtedy i tylko wtedy, kiedy ostatnią cyfrą tej liczby jest cyfra 5 lub cyfra 0. Jeżeli więc słyszymy liczba 15, to czy 25, czy 20, czy 30, ona nigdy nie może być liczbą pierwszą, bo korzystam z narzędzia. Ja nie muszę wiedzieć, ile to jest, prawda? 150 milionów 535 dzieli się przez 5? A ja nie muszę wiedzieć, ile to jest, prawda? Ja tu korzystam z tego właśnie, z tej potęgi narzędzi matematycznych. Stąd 15 nie. Ale to w nagrodę proszę wszystkie od początku wymienić. Pierwsza? Szybciej. 3, 5, 7. No bo zaśniemy. 11. A chce pani... Kupi sobie pani książkę, no. To jest kradzież praw autorskich. No to jak tam dalej? Nie, nie, nie. To jest nieuczciwe. 17. Brawo. Następna? Okej. Okay. Pani Aniu? 23. W Rosji chyba. Bo tam tory są szersze. Zaraz, zaraz. W nagrodę pani wysłucha kolejnego narzędzia matematycznego. Jeżeli suma cyfr dowolnej liczby dzieli się przez 3, to z całą pewnością ta liczba dzieli się też przez 3. Proszę zobaczyć, 2 plus 7 w liczbie 27 to ile? 9. Czy 9 się dzieli przez 3? A więc i 27 się dzieli przez 3, w związku z czym nie może być liczbą pierwszą. W nagrodę od początku nie ma tak łatwo. Od początku. 2, 3, 5, 7. Widzieliście cwaniaczka z ubikacji? Nie, nie, nie. A ja nie mam. O, jemy. No to teraz. 2, 3, 5, 7, 9. Nie, 9 nie. Złożona od początku. 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Brawo. Pani Aniu, następna. Auć. Auć. No. Ja podpowiem. 31. Zaczynamy od początku w nagrodę. Widzicie, jaka trudna praca nauczyciela jest? A 11? Koncentrujemy się. Jeszcze raz od początku. A 19? I co? Nie chciałbym przedłużać niepotrzebnie tych zajęć, ale dopóki nie będziecie tego umieli 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, to tak długo będziecie mieli kłopoty. Co więcej, trzeba to umieć też w SPAC. To musi być automat. Słuchajcie, ja zaobserwowałem taką historię, że jak któryś z uczniów mówi 2 do 9 to 512, to wszyscy mówią, jaki to geniusz. 2 do 9, 500, skąd on to wiedział? A to zwykła wygoda. Są pewne stałe wartości liczbowe w matematyce. Jest ich kilkadziesiąt, które bez przerwy do znudzenia, naprawdę, przepraszam, do wyżygania się, powtarzają przez tą matematykę. I albo zrobicie sobie dobrze, w sensie matematycznym oczywiście, i nauczycie się tych kilkudziesięciu wartości liczbowych i wtedy będzie wam łatwo, to was będą pokazywali palcami, ten to ma łeb do matmy, no, albo będziecie wiecznie narażeni na bycie pośmiewiskiem i osobę. Zresztą sami będziecie się czuli niedowartościowani. Ja często miałem takie uczucie w liceum, kurczę, czy ja jestem takim głąbem, że ja tego nie mogę zrozumieć? O co tutaj chodzi? A po prostu gdzieś tam narobiłem sobie luk w algebrze i stąd miałem problem z rozumieniem pewnych rzeczy.
Dopiero silna motywacja, kiedy uczeń mi tak mocno zdeptał moją dumę zawodową i postanowiłem sobie sam się nauczyć matematyki, mając taką motywację, gdzieś wymyśliłem te różne opowieści. I teraz chciałabyś wiedzieć o liczbach, przepraszam, chciałaby pani wiedzieć o liczbach niewymiernych. Co to za byt? Zobaczcie, że operacje arytmetyczne, które my wykonujemy, one są wzajemnie do siebie przeciwstawne. Jeżeli ja do liczby 2 dodam liczbę 3, a potem odejmę, to tak jakbym nic nie zrobił, prawda? No 2 plus 3 to jest 5, odjąć 3 dostaję z powrotem 2. Możemy więc powiedzieć, że często jak małżeństwa, działania arytmetyczne dobierają się w pary na zasadzie totalnych przeciwieństw, prawda? Dodawanie, możemy powiedzieć żartobliwie, że się przyjaźni z odejmowaniem. Jeżeli ja dowolną liczbę pomnożę przez 3, a potem podzielę przez 3, to co się dzieje? No znowuż, tak jakbym nic nie zrobił, prawda, bo te trójki się skrócą, no dalej mam dwójkę. Więc możemy powiedzieć, że mnożenie przyjaźni się z dzieleniem, które mogę zapisać albo w postaci tych dwóch kropek, albo kreski ułamkowej. Natomiast czym jest pierwiastkowanie? Pierwiastkowanie jest jednym z dwóch działań odwrotnych do potęgowania. Na czym ono polega? Zobaczcie, 2 do potęgi drugiej daje mi jaką liczbę? 4. A więc pierwiastkowanie, pierwiastkiem stopnia drugiego będzie działaniem odwrotnym, czyli takim, który mi przywróci to, co było na początku, tą dwójkę. Pierwiastek z 4 to musi być liczba 2. Spójrzmy dalej. 3 do kwadratu to ile? 9. Czyli jeżeli ja chcę przywrócić z powrotem to, co było na początku, pierwiastek z 9, to musi być liczba 3. Tutaj znowu lenistwo matematyków, ponieważ najczęściej występującym pierwiastkiem w matematyce jest pierwiastek stopnia drugiego, więc z lenistwa nikomu w matematyce tutaj tej dwójki nie chce się pisać. Ale z faktu, że jej tam nie ma, nie oznacza, że jej nie ma. Znowu musicie sobie ją wyobrazić, że to tak jest. I do czego nam ten byt pod tytułem liczby pierwsze? Ano zauważmy, my tylko wtedy możemy spierwiastkować jakąś liczbę, kiedy mamy, pierwiastkiem stopnia drugiego oczywiście, kiedy mamy tutaj parkę liczb, prawda? Tak jak w potęgowaniu. Przy 9 jak mam? Też 2 trójeczki w mnożeniu, prawda? Oto możemy sformułować. Dowód by mi zajął troszeczkę miejsca i myślę, że nie jesteście jeszcze na tym etapie, ale spróbujcie mi zaufać na słowo, dobrze? Że nie istnieją wymierne pierwiastki z liczb pierwszych, z pojedynczych liczb pierwszych, dowolnego stopnia. Nie istnieją wymierne. Czyli co to znaczy? Że jak ja mam pierwiastek z liczby pierwszej, pojedynczej środki, to ja to muszę tak zostawić. Nie da się tego z pierwiastkiem. Nie, to jest wartość pewna przybliżona. Przepraszam, nawyk, bo ja z młodszymi troszkę pracuję, ludźmi. Pani Małgosiu, w przybliżeniu jestem od pani o 3-4 metry, prawda? Ale czy ja mogę podać bardzo dokładniejszą wartość? Nie, nie jestem w stanie. I takim samym z punktu widzenia matematyki, przybliżeniem liczby pierwiastek z 2 jest liczba 1,41 i ona się gdzieś tam w nieskończoność rozwija. Korzystając z tego twierdzenia, że nie istnieją wymierne, czyli dające się dokładnie tak naprawdę zmierzyć pierwiastki z liczb pierwszych, pozwalają nam uchwycić pewną intuicję. Jeżeli ja pierwiastkuję pierwiastkiem stopnia drugiego, prawda, a nie istnieją pierwiastki wymierne z liczb pierwszych, to znaczy, że z takiej środki ja nie uzyskam pierwiastka. Proszę zobaczyć. Jeżeli ja mam pierwiastek z liczby 8, 8 to samo co 2 razy 4, a 4 to samo co 2 razy 2. Jak tutaj będzie wyglądał pierwiastek? No ja potrzebuję parki liczb, prawda? Pierwiastek jest nam tu znany, mam 2. Trzecia środka nam zostaje, a więc mam 2 pierwiastki z 2. Jeżeli ja będę miał pierwiastek z liczby 12, no rozbijmy to właśnie na iloczyn liczb pierwszych, bo to jest ta cecha liczb całkowitych dodatnich.
że każda liczba całkowita dodatnia jest albo liczbą pierwszą, albo iloczynem liczb pierwszych. No to 12, no dzieli się przez 2, mam 2 razy 6, prawda? A 6 to to samo co 2 razy 3. Mam tylko i wyłącznie liczby pierwsze. Zobaczcie, tutaj mam parkę liczb, prawda? Z tego pierwiastek znam, to jest 2. Tu zostaje mi ta pojedyncza środka, musi zostać 2 pierwiastki z 3. Proste? Nie. Nie, lepiej to zapamiętać. Zapisane nie oznacza zapamiętane. Za odwagę przyślę egzemplarz autorski książki razem z płytką z filmu. To będzie jeszcze lepiej niż zapis. Zobaczcie dalej. Pierwiastek z 18. Teraz próbujemy. Pani Małgosia zacznie. Co muszę zrobić? Najpierw tą liczbę rozbić na iloczyn liczb pierwszych. Proszę rozbijać. Zaczynamy od najniższej. Czyli to będzie 2 razy 9, tak? A 9, Pani Aniu, to to samo co 3 razy 3. Czy mam tu gdzieś parkę, Panie Maćku? Dwie trójki, prawda? Więc wiem, że z tego pierwiastek to jest 3, a ta środka pojedyncza mi zostaje. Mam 3 pierwiastki z 2. Proszę nie chodzić do tablicy. Okej, nie ma sprawy. Pobiegnijmy dalej. Czy łatwe jest to pierwiastkowanie pierwiastkowaniem stopnia drugiego? No to dobra, poćwiczymy. Zobaczmy. Pani Małgosia chce ćwiczyć. Proszę bardzo. Pierwiastek 32. Rozbijamy na iloczyny dwójek. 16 to 2 razy 8. Na liczby pierwsze. OK. 8 to? No 2 razy 4, nie? Dobra, a 4? 2 razy 2. Dobra, niech będzie. Ile tutaj mam parek? Jedną? Jedna dwójka. Druga parka? Druga dwójka, tak? A tu mi zostaje pojedyncza środka, więc mam 4 pierwiastki z 2. Uparta, nie? Masz, pani, proszę sobie zapisać. Dobrze, że przy innych rzeczach mi się pani nie upiera, bo mógłbym popaść w kompleksy, tak? Można. Oj, nie do końca będzie to samo. Oczywiście, że możemy. Ja to dokładniej będę w książce objaśniał, ale okej, skoro mnie pan zapytał, panie Macieju, my tutaj zobaczmy, jakie kombinacje mamy. No mam pierwiastek 32. Mogę to zapisać jako 2 razy 16, prawda? Tak? Ta sama baba, ale w innej kietce. Mogę zapisać, że to jest 4 razy 8 pod pierwiastkiem, tak? Mam jeszcze jakąś opcję? No nie za bardzo, zostaje już tylko 32. Aha, no przez 2, no nie ma innych dzielników, prawda? Więc tylko takie możliwości nam zostają. No to jeszcze dla sprawy. Coś ciut trudniejszego, pani Aniu. Pierwiastek 72, jak sobie poradzimy? Okej. I słuchajcie, tutaj kolejna rada. W momencie, gdy uzyskujemy taką liczbę, z której pierwiastek znamy, a wiemy, że pierwiastek 36 to 6, prawda? Bo 6 razy 6, 36. To już matematycy pomijają to rozbijanie dokładne na czynniki, prawda? Tylko patrzą, aha, pierwiastek 36 to ja znam, to jest 6. I pod pierwiastkiem zostawiam tylko tą jedną środkę. Łatwe to teraz? Okej. To przejdźmy do pierwiastkowań. Pierwiastkami stopnia wyższego. Pierwiastek trzeciego stopnia. No jak się domyślacie, przez podobieństwo potrzebuję tutaj trójeczki liczb, prawda? Czyli z pewnością istnieje pierwiastek trzeciego stopnia z 8, no bo mam 2 razy 2 razy 2, prawda? Ile to będzie? No jasne, ale już pierwiastek trzeciego stopnia z 16. Panie Macieju, proszę spróbować. No rozbijam sobie, trzeciego stopnia. Rozbijam sobie to kolejno na czynniki pierwsze, tak?
Biorę stąd trójeczkę. Już wiem, że to jest 2 pierwiastki trzeciego stopnia z 2. Czy to jest zrozumiałe, to co wykonałem, czy powtórzyć to? Teraz to jest jasne i jakby logiczne, oczywiste, prawda? Popatrz, teraz zwiększyliśmy stopień pierwiastka, mamy trzeci stopień, prawda? Pierwiastkujemy pierwiastkiem trzeciego stopnia, czyli my potrzebujemy już trójki liczb, bo zobaczmy, 2 do potęgi trzeciej to jest 2 razy 2 razy 2, czyli 8. Czyli chcąc na początek znowu przywrócić dwójkę, my musimy zadziałać tym działaniem odwrotnym. Działaniem odwrotnym do potęgowania jest pierwiastkowanie. Jeżeli więc pierwiastkujemy pierwiastkiem trzeciego stopnia, to my potrzebujemy ilu liczb do spierwiastkowania? Trójeczki, prawda? Czyli jeżeli ja mam pierwiastek trzeciego stopnia z 8 i dostrzegam, że mam w mnożeniu 1, 2, 3 trójeczki, to ja wiem, że to jest to samo co 2. Ale już w momencie, kiedy mam liczbę 16, prawda? To jest 2 razy 2 razy 2, mam 4 tych liczb. Ja wiem, że tylko trójkę mogę spierwiastkować, prawda, tych liczb. Pierwiastek trzeciego stopnia z 8 to liczba 2, a ta pojedyncza środka musi mi już zostać pod pierwiastkiem. No to zobaczmy, pani Aniu. Pierwiastek trzeciego stopnia z liczby 32. Jak tutaj to będzie wyglądało? No to jest co? 2 razy 16, prawda? A 16 to ile dwójek? W Rosji. 4. 1, 2, 3, 4. Z tego pierwiastek istnieje, wiemy, trzeciego stopnia, to będzie jaka liczba? 2, prawda? Pierwiastek trzeciego stopnia z 8 to jest liczba 2. A tu nam zostaje parka liczb, brakuje nam tej trzeciej liczby, dlatego musi zostać 4. Łatwe to jest teraz? Czy przekonałem was, że trzeba znać te liczby pierwsze? Inaczej nie jesteście w stanie pierwiastkować. I liczby niewymierne, jeszcze raz powracając do tego, jest to o wiele bardziej złożone zagadnienie. Nikomu się tego nie udało dobrze zrobić w wykładzie dla szkół podstawowych i szkół średnich. Pisze o tym między innymi wspaniale pan profesor doktor habilitowany Michał Szurek. Polecam jego książkę z Uniwersytetu Warszawskiego Matematyka przy kominku. Bardzo interesujące rzeczy, sporo ciekawostek. Natomiast ja nie miałem takich aspiracji, żeby wam wytłumaczyć, czym są liczby niewymierne. Chciałem wam wszystkim tylko przybliżyć ten byt, bo jest to szalenie trudne. No skoro nikomu się przede mną nie udało, na litość boską, dlaczego mi się ma udać? No, nie jestem Iron Man matematyki, prawda, że uda mi się każde pojęcie, każdy byt matematyczny precyzyjnie na tym poziomie uprawiania matematyki wyjaśnić. Generalnie dobrze by było sobie zapamiętać, że z całą pewnością liczbą niewymierną jest liczba pi Ludolfina. Zetknęliście się z nią, prawda? Znacie jej przybliżenie 3,14. Tak? Widzę jakieś niepewne miny. Dobrze. I z całą pewnością liczbami, przykładami liczb niewymiernych są pierwiastki dowolnego stopnia z pojedynczych liczb pierwszych. Teraz chciałbym wam jeszcze przybliżyć pewne prawa obliczeń. Jak wiecie, w każdym zadaniu z matematyki trzeba umieć liczyć. Zastanawiałem się kiedyś, bo uczeń mnie zapytał: panie Krzysztofie, a właściwie to dlaczego my najpierw mnożymy, a potem dodajemy? No i oczywiście, rybka. Wiesz, no nie wiem, nie potrafię ci dzisiaj wytłumaczyć, bo nigdy się nad tym nie zastanawiałem. To było dla mnie zawsze oczywiste. No i po paru ty, ale zapewniam cię, że za jakiś czas spróbuję ci odpowiedzieć na to pytanie. Oczywiście konsultowałem się u paru pracowników naukowych, od których nie otrzymałem odpowiedzi. Pozostała mi jedynie walka z literaturą przedmiotu, czyli biblioteka, antykwariaty, wertowanie książek. Wreszcie wyrobiłem sobie własny pogląd na tą kwestię. Przyjrzyjcie się, jeżeli ja mam zapis 2 plus 3 razy 5, no to uczniowie, nie wiem dlaczego, na ogół najpierw dodają do tej dwójki trójkę, czyli to robią, że to jest 5 razy 5, dostajemy 25. Natomiast jeżeli
pomnożymy najpierw, prawda? To będzie 15 plus 2, 17. Wiecie, że co jak co, ale w matematyce nie ma takiej opcji, że jak raz liczę, to mi wyjdzie 25, a jak policzę kiedy indziej, bo mam inny nastrój, to nagle mam 17, prawda? Dlaczego ta operacja mnożenia ma pierwszeństwo? No przyjrzyjcie się, przecież to jest nic innego, tylko skrócony zapis dodawania. Oto to jest 2 plus 3 razy 5, czyli 5 plus 5 plus 5. Zgoda? I dlatego tą operację wyższego rzędu, jaką jest mnożenie, ona ma pierwszeństwo bezwzględne. No to jest tak jak z wyjechaniem pojazdem, prawda? Bezwzględne pierwszeństwo ma ten nadjeżdżający z prawej. Może z lewej, nie wiem, nie mam prawa jazdy, jak Jarosław Kaczyński, ale... Dobra. Czy teraz was przekonałem, dlaczego to mnożenie musi być najpierw wykonywane, a... Zaraz dojdziemy do tego. Zaraz dojdziemy sobie do tego. Nawias jest drugim egoistą w matematyce. Pierwszym egoistą są liczby pierwsze. Podkreślam, użyłem rodzaju męskiego. To tytułem przeprosin za tą samą babę, ale w innej kietce. I drugim egoistą w matematyce jest nawias. Przyjrzyjmy się. To jest właśnie ta olbrzymia wyobraźnia matematyki. Mam liczbę, dajmy na to 12. Czy ja mogę zapisać, że to jest to samo, co 1 plus 11? 2 plus 10 i tak dalej. Wymyślaj dalej, czy wystarczy. No 3 plus 9, tak, 4 plus 8, 6 plus 6, 5 plus 7. Nadążyliśmy? I teraz, jeżeli występuje nam więcej operacji, a jakaś liczba zostaje rozbita na dwie, to dlatego najpierw pierwszeństwo ma nawias. Przyjrzyjmy się oto takiej sytuacji. Mam 2 razy 8, tak? Mogę to zapisać, że to jest na przykład 2 razy 3 plus 5. Skoro powiedzieliśmy sobie, że jeżeli liczę to samo, chociaż inaczej zapisane, to wynik też powinienem mieć taki sam. 2 razy 8 to ile? 16. 3 plus 5 mam 8. Razy 2, no też daje nam 16. Mogę troszkę inaczej policzyć. Oto pomnożyć przez ten kawałek, a potem jeszcze przez ten. Zobaczmy. 2 razy 3 to ile? 6. Plus 2 razy 5? 10. Jest też 16? Przekonałem? Generalnie więc kolejność wykonywanych działań w matematyce jest taka. Jeżeli jest to nam tylko na rękę, bo nie zawsze jest nam to na rękę, to wykonujemy to działanie egoiste. Zawsze najpierw nawias. Potem w kolejności wykonujemy potęgowanie lub pierwiastkowanie. Dlaczego? No bo potęgowanie to jest ten sam zapis mnożenia, prawda? Jeżeli więc ja mam 2 razy 2 do potęgi trzeciej, tak? To ja muszę najpierw wykonać potęgowanie, bo to jest jaki tak naprawdę zapis? No 2 do trzeciej to jest 2 razy 2 razy 2. No i stąd mamy liczbę 16. Czyli jeszcze raz powtarzam. Najpierw nawias, egoista. Potem równorzędnie traktujemy te działania. Potęgowanie lub pierwiastkowanie. Trzecie w kolejności, mnożenie lub dzielenie. Wreszcie na końcu dodawanie lub odejmowanie. Jeżeli występują nam działania tylko dodawania i odejmowania, to liczymy kolejno od lewego do prawego. Jeżeli tylko działania występują na mnożenia i dzielenia, to też kolejno od lewego do prawego. I tak dalej. To co, wracamy na terytorium zadania, na którym polegliśmy. Mnie również się zdarzyło, więc nie wypominam wam. To się pani odnajdzie, pani Małgorzato. 5,25 dzielę
przez 500 odejmuję, tak tam chyba było, 2,5, dodaję 3 2/3. Gdzie minus? Okej, no i wiecie, że ja już jestem starszym panem, no. Nie, no w nawiasie był plus. Proszę? Strasznie mi przykro. Ale słuchajcie, jakbyście dobrze policzyli, to byście mnie wtedy słuchać nie chcieli. Okej, dobra, a możemy najpierw z plusem? Dziękuję, dziękuję. Razy 7 i 1/2. Bo takie jest, tak brzmiało zadanie, widocznie, wiesz. Brawo! Dobra. Krok pierwszy, to jest jedna z tych kilkudziesięciu wartości, które przewijają się stale przez matematykę. Warto pamiętać, że 0,25 to ułamek zwykły jaki? 1/4. Czyli zapisuję sobie, że to jest to samo co 5 1/4. To znowuż zapisuję sobie w ułamku zwykłym, przy czym skracamy co się tylko da, dlatego że łatwiej jest operować mniejszymi wartościami liczbowymi niż większymi. 5 dzielone przez 5, 1. 100 dzielone przez 5, 20. Brawo, pani Małgosiu. Odejmujemy. Tutaj mam 0,5. No znowu trzeba pamiętać, że to samo co 1/2. Dodajemy 3 2/3. Zamieniam na tak zwany ułamek niewłaściwy. W jaki sposób? No, 2 plus 1, 15/2, plus 1 1/4. Ujednoliciłem zapis, że wszystko jest w ułamkach zwykłych. Teraz zamieniam to na ułamek niewłaściwy, czyli będzie 21/4. Nie za szybko? Mnożę razy 21, tak? Oczywiście 1 5. Tutaj mamy 5/2 plus 9 11/3 razy 15/2 plus 5/4. Co dalej? 5 razy 21 to 105 minus. Stosuję moje 4 kropki lenistwa. Tutaj 2 2, czyli mam 15 plus 21 szóstych. Proszę? A tak, brawo. 22 szóste razy 15/2 plus 5/4. Co dalej? No 105 zostaje, bo nie ma co z tym zrobić, prawda? No jest to gotowa liczba. Mam 105 minus 37 szóstych razy 15/2 plus 5/4. Tak? Oczywiście. A tu 5. Tak? Kolejność wykonywanych działań. No najpierw muszę to mnożenie wykonać, prawda? Czyli 105 zostawiam. 5 razy 37 to 185, 2 razy 2, 4, plus 5/4. I co dalej, pani Aniu, robimy? Nie warto, bo to wszystko nam podnosi wartość. Ale można, tylko się napracujemy. Zobaczcie, te kolejne operacje to wpłaty i wypłaty z banku. Zobaczcie, jak ja sobie zinterpretuję taki oto zapis.
Wpłaciłem 2, później 3 miliony, mam 5, pożyczyłem z banku 7, czyli mam minus 2 długu, wpłacam 4, jestem 2 na plusie, wypłacam 1, mam 1, prawda? Spryt podpowiada mi tak, ja mogę zsumować sobie najpierw wszystkie wpłaty, 2 plus 3, 5, plus 4, 9. Zsumować wypłaty, 7 i 1 to 8 i porównać. Wpłat miałem na 9, wypłat na 8, czyli wynik też daje mi 1. I tutaj jest najczęstszy błąd w tym zadaniu, na tym etapie, że na ogół wszyscy dodają tą liczbę 185 czwartych do 5 czwartych i dopiero odejmują od 105. My musimy zsumować najpierw wpłaty. To jest 1 i 1 czwarta, czyli tutaj mam 106 i 1 czwarta. Tutaj wiem, że to będzie 46 i 1 czwarta. Wierzcie mi na słowo, bo tyle razy to robiłem, że... Tylko rzadko, tylko u was się mylę. To pewnie trema. No i wynik wychodzi 60. Spróbujcie za jakiś czas, za tydzień, dwa, samodzielnie rozwiązać to zadanie. Ciekaw jestem, czy wyjdzie wam bezproblemowo. Tak? A po co? Wystarczy nam pozmieniać tutaj wyniki, nie? 15. Jasne, tu będzie minusik, tak? No zakładamy, że tam jest też. Tylko tą drugą zetrę, dobrze? Mamy 105 minus, tutaj mamy minus 7 szóstych, tak? Razy 15 drugich plus 5 czwartych. No skracam, prawda? Tutaj mam 2, tu 5, bo przez 3, tak? Czyli wychodzi mi 105. Minus razy minus daje minus, ale tutaj mam minus, daje mi więc plus. 35 czwartych, tak? Plus 5 czwartych. De facto 35 plus 5, 40 czwartych, tak? 40 czwartych to jest 10, plus 5, 115. Czy tak miałaś, Aniu? No to zwracam honor, przepraszam. Mój błąd. No co zrobię? Możesz mnie ukrzyżować, dziewczyno. Dobrze, to by było na dzisiaj. Jeszcze raz przepraszam za tą pomyłkę w znaku. Okej? A przez ciekawość zapytam, komu wyszło 115? No las rąk, brawo, brawo. Czy moje przeprosiny zostały przyjęte, czy mam klęknąć? Okej. Słuchajcie, jeszcze taki komunikat czysto techniczny. Ja tutaj pod adresem pana kanclerza. Chciałbym bardzo podziękować za zorganizowanie tych zajęć. Gdyby ktoś chciał kupić moją książeczkę Matematyka dla humanistów, dyslektyków i innych przypadków beznadziejnych, to tam u takiego bardzo przystojnego, wysokiego pana, który przysypia, pana Andrzeja, możecie ją kupić w cenie promocyjnej 50 zł. Zapraszam na zajęcia w lutym, jeżeli wam się podobało. Jeżeli komuś się nie podobało, to proszę o taką zwykłą ludzką uprzejmość, przesłanie maila, że wcześniej się zapisał, ale rezygnuje z tych zajęć, dobrze? Bo być może inne osoby będą chciały skorzystać z kursu, a ktoś z was powie, to nudziarstwa, mnie to nie interesuje, ja już tu więcej nie przyjdę. Więc bardzo was proszę o taki rodzaj gentleman agreement, dobrze? I powiadomienie władz uczelni, że ktoś nie chce już dalej chodzić i zwalnia miejsce dla innych chętnych. Dziękuję bardzo! Pani Aniu, gratuluję. Takim trzeba być przez całe życie. Tak samo pani Małgosiu, przepraszam. Pani Aniu, życzę więcej troszeczkę koncentracji.